Dzisiaj chcę się z Wami podzielić tematem, który jest bardzo ważny. Jest on absolutnie kluczowy. Takie jest moje spojrzenie. Tematem dotyczącym terapeutów, tematem dotyczącym coachów, mentorów, czy jakichkolwiek innych osób prowadzących drugą osobę. Czy jest w ogóle potrzeba, byśmy kogoś takiego mieli obok siebie? Czy naprawdę potrzebujemy kogoś, komuś płacić za prowadzenie nas? Czy potrzebujemy osoby, która będzie robiła nam terapię? Czy jesteśmy w stanie sami równie dobrze i świetnie poprowadzić sami siebie? Już jakiś czas temu chciałam przygotować dla Was live na ten temat i podzielić się z Wami moim spojrzeniem, ale też podzielić się z Wami moim doświadczeniem i opowiedzieć trochę, jak to wygląda od mojej strony i od strony wielu, wielu osób, które weszły na ścieżkę rozwoju duchowego czy rozwoju osobistego, zaczęły pracować nad zmianą swojego życia, zaczęły pracować z emocjami, zaczęły pracować z traumą, z przeszłością, aby zmienić jakość swojego życia, aby wejść dużo wyżej niż są, aby osiągnąć to, czego tak naprawdę gdzieś głęboko w sercu pragną. Pierwszą część chcę dedykować osobom, które są prowadzone albo które miałyby być prowadzone, a drugą część chcę dedykować osobom prowadzącym, czyli tym, którzy ewentualnie są lub chcieliby być terapeutą, coachem, psychoterapeutą czy mentorem, czy osobą prowadzącą innych na ich ścieżce powrotu do siebie, rozwoju duchowego, osobistego, pracy z traumami, pracy z uwalnianiem emocji, czy uwalnianiem się od przeszłości. Więc chciałabym pokrótce opowiedzieć Wam o swoim podejściu, o tym, jak to u mnie wyglądało. Otóż ja miałam takie przekonanie w sobie i takie poczucie, że ten aspekt dotyczący umysłu, dotyczący podświadomości, jest to aspekt, na którym ja się nie znam i potrzebuję kogoś, kto mnie w tym poprowadzi. I moje pierwsze zetknięcia to byli psycholodzy, psychoterapeuci, ponieważ uważałam, że jeżeli ktoś jest w tym temacie specjalistą, to najlepiej jest udać się do takiej osoby. I to, co chcę też rozwiać i rozjaśnić dla wszystkich Was, żebyście wiedzieli, bo być może gdzieś się pojawiło jakieś takie poczucie czy przekonanie, że ja w ogóle tak dotarłam do miejsca, w którym jestem absolutnie sama, robiąc tylko i wyłącznie sama tą robotę, więc chcę Wam powiedzieć, że to tak nie wyglądało. Chcę Wam powiedzieć, że to miejsce, w którym ja jestem, jak i każda osoba, która zrobiła swoją robotę, podzieliłabym tą pracę na dwie części. Pierwsza część to jest to, kiedy jesteśmy prowadzeni przez kogoś, a druga część to jest to, co wykonujemy sami. Czyli będąc przez kogoś prowadzonym i nie robiąc nic samemu, to jestem przekonana o tym i niestety tak na ogół wygląda, że taka praca ciągnie się po prostu latami. Robiąc coś zupełnie samemu, wygląda to jeszcze inaczej i o tym za chwilę opowiem. Więc w moim świecie i w moim doświadczeniu było tak, że zawsze obok mnie był ktoś. Czyli tą robotę, którą ja wykonywałam, dziennik, to jest absolutnie moje dzieło, absolutnie moje dziecko od A do Z. Tego mnie nikt nie nauczył. A praca z wewnętrznym dzieckiem w formie listów, ale w takiej jakby trochę edytowanej formie listów, to jest również moje autorstwo. Tego mnie nikt nie nauczył. To jest coś, co sama z siebie z doświadczenia wyciągnęłam. Podobnie jest z medytacjami i z procesami. Natomiast chcę, żebyście wiedzieli, że kiedy zaczęłam wchodzić bardzo głęboko w rozwój osobisty, zaczęłam pracować i dotykać różnego rodzaju doświadczeń i traum, to na samym początku byłam bardzo intensywnie prowadzona przez mentorów lub coachów. I nie zawsze była to jedna osoba, bardzo często były to dwie, trzy, czasem cztery, równolegle prowadzące mnie w różnych przestrzeniach. Moje doświadczenie wygląda tak, że jeżeli jesteśmy prowadzeni w tym samym nurcie, to możemy korzystać z kilku osób, natomiast najgorzej, jeżeli ten nurt jest zupełnie od siebie oderwany, czyli te nurty prowadzenia przez dane osoby są sobie sprzeczne. Wówczas powstaje ogromny galimatias
I przez pewien czas ja niestety ten galimatias zaliczyłam w swoim życiu. Na ten moment, w tej chwili, jestem prowadzona przez dwie osoby, ale są to osoby, które idą dokładnie tą samą ścieżką. Czyli z jednej strony prowadzi mnie moja mentorka, która jest prowadzi mnie w przestrzeni duchowej i energetycznej, i z drugiej strony prowadzi mnie moja druga mentorka, która bardziej opiera się już na takich aspektach związanych z emocjami, z finansami, z biznesem, z byciem sobą, z tym, kim ja jestem, z wyciąganiem na wierzch tej najlepszej wersji mnie i tak dalej. I dlaczego Wam o tym opowiadam? Ponieważ być może nie dla wszystkich jest to jasne. Być może część z Was patrzy na mnie i myśli sobie, wow, sama robi to wszystko, ja też tak chcę. Chcę, żebyście wiedzieli, że to tak nie jest i nigdy tak nie było. I ja z mojej perspektywy i z mojego doświadczenia bardzo się cieszę. Jestem ogromnie, ogromnie wdzięczna dla osób, które mnie prowadziły. Przede wszystkim w tych początkowych latach mojego rozwoju osobistego. Dlaczego? Ponieważ tam dotykałam traum i wydarzeń z przeszłości, które były absolutnie dramatyczne. I to jest tak, że kiedy pracujemy sami i chcemy sami to przepracować, nie mówię, że nie jest to możliwe, ponieważ w moim słowniku nie istnieje słowo niemożliwe. Uważam, że wszystko jest możliwe. Natomiast robiąc coś samemu, potrzebujemy kilka rzeczy wiedzieć. Przede wszystkim wiedzieć to, że jeżeli pracujemy ze sobą i z traumami, z wydarzeniami, które się zadziały w naszej przeszłości, to pracujemy będąc na określonym poziomie świadomości. Teraz jeżeli my jesteśmy na poziomie świadomości takim, na którym powstały te traumy, czytaj, nie wznieśliśmy się wyżej wibracyjnie, to nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Ponieważ trauma i wszelkiego rodzaju trudne wydarzenia są możliwe do rozpuszczenia i zmiany dopiero wtedy, kiedy wznosimy się ponad nie. I tą robotę, którą najczęściej osoby wykonują, to jest to robota, gdzie uczą się uwalniania emocji, gdzie uczą się w ogóle spotykania ze sobą, widzenia siebie. Ale z mojej perspektywy i z mojego doświadczenia jest to dużo trudniejsze niż to, kiedy ktoś jest obok nas. Ponieważ osoba, która jest obok nas, która przeszła już pewną ścieżkę, jest wibracyjnie dalej, wyżej. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby oceniać kogoś, żeby mówić, a bo ty jesteś gorsza, ja jestem lepsza, czy ktoś tam jest lepsza, ty jesteś gorszy. Nie. Chodzi mi o to, żebyście zrozumieli jakby proces. Jeżeli mamy za sobą jakiś proces i ileś lat doświadczania i pracy i osoby, które ja znam, które mnie prowadziły, one były również prowadzone przez kogoś, więc to nie było tak, że kiedykolwiek w moim życiu pojawił się ktoś, kto był, że tak powiem, samozwańcem, nazwijmy to, i sam wszystko przepracował. Nie miałam styczności z taką osobą. Każda osoba, która mnie prowadziła, była również prowadzona przez kogoś. I teraz kluczem w tym wszystkim jest to, by to zrozumieć. By zrozumieć, że kiedy my sami chcemy coś przerobić, to mamy przed sobą ogromne ryzyko tego, że w pewnym momencie dotrzemy do dużego oporu, do ogromnych blokad albo do retraumatyzacji, czyli ponownego wpadnięcia w traumę. Ponieważ jesteśmy na poziomie, na którym powstała trauma. Nie jesteśmy powyżej. Będąc, co to znaczy, kiedy jesteśmy powyżej? To znaczy, że ta trauma się rozpuszcza. Musimy wyjść na takie wysokie wibracje, by ta trauma się rozpuściła, a ona się rozpuszcza poprzez bardzo głęboki stan wybaczenia. I to nie jest stan, który my osiągamy, siadając sobie i uzmysławiając, i rozumiejąc, i tłumacząc, że no tak, były takie czasy i działo się tak i tak, no i ja teraz to rozumiem, dlaczego tak się stało. No teraz jest dla mnie wszystko jasne, bo gdzieś tam ktoś mi powiedział, że to i tamto i wyjaśnił mi, teraz się to stało jasne, okej. Ja to rozumiem i ja to wybaczam. Nie, to nie jest wybaczenie. Proces wybaczenia, w ogóle sama jakość wybaczenia jest tak potężną rzeczą, że tam nie ma wątpliwości. Moment, w którym my wchodzimy na ten wysoki poziom, jest takim momentem, kiedy światło przez ciebie przechodzi i zalewa cię
tak ogromne poczucie miłości i błogosławieństwa, że wraz z tym zalaniem, byciem zalanym tym uczuciem, ty chcesz tym się podzielić z innymi i ty innych tym obdarzasz i to po prostu przez ciebie przepływa. I na tym samym poziomie, na tym wysokim poziomie spotykasz osoby, duchowo je spotykasz, energetycznie, te, które zrobiły tobie coś złego. Że jeżeli ktokolwiek z was doświadczył jakiegoś maltretowania w dzieciństwie, bicia, znęcania się, poniżania, czy jakiegoś tak zwanego chłodnego chowu, gdzie nie było w ogóle uczuć, lub wykorzystywania, molestowania seksualnego, to na tym poziomie ty się z tymi osobami widzisz energetycznie i duchowo i ponieważ ty, w tobie zadziewa się ta miłość i te błogosławieństwo przez ciebie przepływa, te osoby też zostają tym napełnione i to staje się czymś naturalnym. To nie jest proces, gdzie siadamy sobie z karteczką i sobie na tej karteczce wypełniamy cokolwiek i uznajemy, okej, wybaczam, bo jak nie wybaczę, to nie pójdę dalej. Nie, to tak nie działa. Dlatego chcę Wam o tym opowiedzieć, ponieważ wiele osób w ostatnim czasie zaczyna pracę samodzielną i to jest super i to jest wspaniałe. Ale warto mieć obok siebie kogoś. I teraz, kogo wybrać jako osobę prowadzącą? Najczęściej patrzymy na to, na kogo nas stać. Albo kto z nami zarezonuje, bo gdzieś czujemy tą osobę. I chcę Wam powiedzieć, z mojego doświadczenia również, że miałam kilka potknięć, czyli pierwszym potknięciem było to, kiedy wybierałam osoby, które były na moim pułapie finansowym, kiedy to było jedyny klucz do wyboru, jedyna ścieżka wyboru. I patrzyłam, ile kto bierze za sesję i uznawałam, ok, na tą osobę mnie stać, bo chcę mieć sesję co tydzień, a na inną osobę mnie nie stać. Więc kiedy było to moim clue wyboru, wówczas to, co się zadziewało, to po pierwsze, kiedy z tą osobą pracowałam i na przykład taka osoba brała 120 zł za dwugodzinną sesję, to kiedy pracowałam z tą osobą i kiedy pracujemy z kimś, pracujemy długoterminowo i zaczynałam dotykać tematów związanych z moim biznesem i mówiłam o tym, że robię warsztat, ale nie jestem pewna ceny, która się pojawiła, ponieważ ta cena wydaje mi się dosyć wysoka i mam gdzieś jakieś wątpliwości. I ta osoba ze mną zaczynała rozmawiać i mówiła do mnie: tak, Sylwia, ta cena jest zdecydowanie za wysoka. Dlaczego ty chcesz tyle pieniędzy brać? Dlaczego ty nie weźmiesz 20 zł za ten warsztat? Czy ty nie widzisz, że ludzie nie mają pieniędzy? I ja zaczynałam wątpić w to, co się we mnie pojawiało, ponieważ kiedy pracuję i przygotowuję warsztaty, to przygotowuję je wchodząc w bardzo głęboką medytację, w głęboki proces i tam pojawia się wszystko. I cena, i długość warsztatu, i co ma być w tym warsztacie, i cały opis tego warsztatu. I zaczęłam w to wątpić, więc zaczęłam się wycofywać i słuchać tego, co ta osoba mi mówi. I zaczęłam ustawiać ceny takie, jak ta osoba mi mówi. I co się zadziało? Nagle okazało się, że nikt nie chciał się zapisać na te warsztaty i ja tego nie umiałam zrozumieć. Więc kiedy trafiłam ponownie na sesję, ta osoba mówiła do mnie: no tak, bo ty jesteś w zbyt niskich wibracjach, bo ty masz tutaj dużo syfu, to trzeba wszystko oczyścić i tak dalej. I oczyszczała to i tak się kręciliśmy przez pewien długi czas. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że ta osoba nie miała swoich spraw ogarniętych. Teraz coach, mentor czy terapeuta dla mnie, osoba, która naprawdę ma ogarnięte swoje tematy związane z emocjami, z przeszłością i przepracowane traumy, nigdy nie daje rad. To jest moje pierwsze doświadczenie, to jest moja pierwsza zasada. Nie daje rad. Druga jest taka, że jeżeli ja widzę coacha, który ma nadwagę taką naprawdę poważną, czy mentora, czy terapeutę, czy terapeutkę, nie ma znaczenia. To dla mnie znaczy, że ta osoba nie ma ogarniętych pewnych kwestii, ponieważ nasze ciało mówi nam o tym, co się dzieje w naszym życiu, z czym my się stykamy. I druga kwestia, jeżeli ktoś, kto pracuje holistycznie, bierze 120 zł za dwugodzinną sesję
i potem od razu ma kolejną sesję, a potem kolejną i kolejną, to moje pytanie jest, gdzie jest BHP energetyczne tej osoby? Czyli co ta osoba robi po skończonej sesji ze mną, zanim zacznie z drugą osobą? Ponieważ już na ten moment mam tą wiedzę, wtedy jej nie miałam, ale na ten moment wiem, że kiedy ja pracuję z kimś, to energia, którą się łączymy i w pole, w które wchodzę, to wchodzę w pole tej osoby. W przeciwnym wypadku nie mogę pracować holistycznie, w przeciwnym wypadku mogę pracować jako psychoterapeuta, zadając pytania bez wchodzenia w przestrzeń tej osoby, bez sczytywania z jej pola tego, co jest potrzebne dla procesu uzdrowienia. I taka osoba, kiedy przeskakuje z jednej osoby na drugą i na kolejną, to co robi? Przenosi to, co zaciągnęła z jednego klienta na drugiego. I wnosi jeszcze swoje rzeczy nieogarnięte. I w pewnym momencie nagle zaczyna się robić syf. Syf w życiu i człowieka, tego, który jest prowadzony, i w życiu tych osób dalszych, ale i w życiu samego terapeuty, samej osoby prowadzącej. I zaczynamy chorować. Po prostu. Ponieważ te BHP energetyczne jest kluczem. Ja muszę absolutnie bezwzględnie, to jest jedno z moich podstawowych zasad w moim standardzie jakości pracy z klientami, że muszę siebie oczyścić przed i po. Ja muszę być bardzo uważna na to, co ja wnoszę na sesję z klientem. I dla mnie przygotowanie do sesji to jest minimum pół godziny przed spotkaniem z klientem. I minimum pół godziny po zakończonej sesji to jest to, co ja potrzebuję ze sobą zrobić, zanim rozpocznę kolejną sesję. I teraz to, co ja potrzebuję zrobić, to czasem jest wyjście na spacer i oczyszczenie się na spacerze. Czasem jest to medytacja, czasem to jest oczyszczanie, takie rzeczywiste oczyszczanie mojej energii i pola energetycznego. Ale to jest robota, którą ja potrzebuję wykonać. I teraz, jeśli taka osoba będzie w ten sposób pracowała, to się okaże, że nie są to 2 godziny pracy z klientem, tylko to są 3 godziny pracy z klientem. I w pewnym momencie okaże się, że te 120 zł ma się nijak do wykonanej pracy. Druga kwestia jest taka, jeżeli ja chcę, żeby z kimś pracować i chcę być przez kogoś prowadzona, to ta osoba musi mieć temat finansów również przepracowany. To nie znaczy, że ja muszę płacić 10 tysięcy za sesję. Nie o to chodzi. Ale z drugiej strony, również z mojego doświadczenia, wiem, jak bardzo trudno jest ustawić widełki finansowe. Ponieważ kiedy wchodzisz jako coach, jako prowadzący, jako terapeuta z celnikiem, to są 2 opcje. Pierwsza to taka, że zadajesz sobie pytanie, ile są w stanie Ci zapłacić klienci, czyli jakie są średnie ceny rynkowe. I tu od razu automatycznie witamy poczucie własnej wartości i nieprzepracowany temat pieniędzy, ponieważ sugerujemy się cenami rynkowymi, a nie jakością, którą Ty oferujesz. Nie tym, z czym Ty przychodzisz do ludzi. To musi być bardzo indywidualne. A druga strona jest taka, kiedy zadajesz sobie pytanie, okej, jak ja chcę prowadzić te osoby? Jak te osoby chcę, by były prowadzone? Jaką jakość sesji chcę dać tym osobom? Jak ja chcę z nimi pracować? Co jestem w stanie im zaoferować? I jaką ja mam pojemność? Ilu klientów jestem w stanie przyjąć tygodniowo lub miesięcznie? I kiedy to określisz i określisz, jak wygląda Twój standard pracy, czyli przygotowanie się do sesji, przygotowanie się w ogóle do Twojego dnia pracy, po sesji, co robisz, jak ta sesja wygląda i zadajesz sobie pytanie, ok, jaka jest tego wartość, jeśli chcę w ten sposób pracować i teraz, kiedy wychodzisz z tą wartością, kiedy człowiek wychodzi z tą wartością, mentor, coach, terapeuta, nie ma znaczenia, to co się zaczyna dziać? Zaczynają się w nim otwierać wszystkie, absolutnie wszystkie rany, poczucie własnej wartości lub jego brak, lęk, panika, działanie z poziomu braku, a co jeśli nikt nie weźmie, a co jeśli nikt się ze mną nie umówi, a co jeśli nikt nie będzie chciał ze mną pracować, bo będę za drogi, za droga. Więc
pokazuje Wam, jak wiele rzeczy musi mieć ogarnięte osoba, zanim kogoś prowadzi. I drugie niebezpieczeństwo jest takie, że czasem trafiamy na kogoś, kto nic nie bierze, czyli tak zwanych wolontariuszy. I teraz tu pojawia się kolejna rzecz. Jest drugie jeszcze niebezpieczeństwo, czyli osoby, które w ogóle nic nie biorą i pomagają za darmo. I teraz na samym początku ja myślałam, że to jest dobre i że to jest okej, że to jest bardzo humanitarne, ponieważ są osoby, które nie mają pieniędzy po prostu na to, by zapłacić terapeucie. Przestałam tak myśleć, kiedy zrozumiałam, co się wtedy dzieje od strony energetycznej. Czyli osoba, która chce być prowadzona i nie ma pieniędzy i szuka kogoś, kto ją za darmo poprowadzi, nawiązuje z osobą prowadzącą, tym wolontariuszem, nawiązuje współpracę, która opiera się na długu karmicznym. I zaczynają być ze sobą uwiązani. Co więcej, osoba, która prowadzi i nie bierze pieniędzy, staje w pozycji: ja ci daję to za darmo, bo tego chcesz, bo potrzebujesz pomocy, ale jakby co, to ja nie biorę odpowiedzialności za to, co ci daję. Ja umywam od tego ręce. Więc jak coś się spieprzy, to radź sobie sam, radź sobie sama. Ja w to nie będę wchodzić. I wtedy przestaje być to już kolorowo, a przestaje być w momencie, w którym zaczynają być efekty takiego prowadzenia. Ponieważ osoba, która chce za darmo coś robić i czas swój daje, w większości przypadków ma nieogarnięty temat związany z finansami. Kompletnie nieprzepracowane finanse. Więc ważne jest, jeżeli decydujemy się na wybór kogoś, kto nas prowadzi, by przyjrzeć się życiu tej osoby. I nie mówię o stricte suchej wiedzy, którą ta osoba się dzieli, ale o tym, jak tą wiedzę wprowadziła w życie. Jest wielu profesorów ekonomii, którzy jeżdżą gównianymi samochodami i mieszkają w malutkich mieszkankach. I oni są profesorami ekonomii, ale oni są profesorami ekonomii tylko i wyłącznie z posiadanej wiedzy, a nie z wprowadzonej wiedzy w praktykę. To są dwie różne rzeczy. Ja mogę przeczytać ogrom książek, jak uwalniać emocje, ale to nie znaczy, że będę potrafiła je uwalniać. Ja mogę przeczytać ogrom książek i uczestniczyć w wielu warsztatach, w jaki sposób być inteligentnym emocjonalnie. Co to znaczy, że emocje... Ja odpowiadam 100% za emocje, które czuję. Ale to nie znaczy, że kiedy dojdzie do sytuacji kryzysowej między mną a drugą osobą, to ja będę potrafiła te emocje zatrzymać i nie reagować wraz z nimi. To są dwie różne rzeczy. Kiedy my coś ucieleśniamy, kiedy my coś wprowadzamy w życie, czego się nauczyliśmy i to przepracowujemy namacalnie u siebie, jest czymś innym niż tylko wiedza zdobyta. Sucha, zdobyta wiedza jest tylko przekazaniem tego, co już jakiś autor powiedział i przekazaniem tego po swojemu. To trochę jak pisanie wypracowania z polskiego. Czyli opisz streszczenie książki. Tak samo wiele osób robi w ten sposób, czyli opisuje streszczenia książek, warsztatów lub tego, czego się nauczyli. Dla mnie kluczem przy wyborze kogokolwiek jest to, gdzie ta osoba jest, w jakim ona punkcie życia jest. Czy jest jakiś aspekt, jakaś jakość życia tej osoby, do której jakości ja chcę dotrzeć. Jeżeli widzę, że ktoś jest bardzo rozwinięty duchowo i wchodzi na wysokie poziomy, na bardzo wysokie poziomy i jest to coś, czego ja też chcę, to do tej osoby się zgłaszam. Ale pytanie, czy ta osoba również poprowadzi mnie w temacie pieniędzy i biznesu? Czy ta osoba powie mi, jak prowadzić innych? Czy ta osoba również wesprze mnie, kiedy przyjdę i będę rozmawiała, że mam jakiś dylemat związany z prowadzonymi warsztatami? I druga kwestia, jeżeli ktoś zarabia ogromne pieniądze i jest to mój cel i również chce to robić i robi to online, to ważne dla mnie jest zauważenie, czy to, co robi ta osoba w pozostałych przestrzeniach życia, także jest ze mną zgodne.
Bo jeżeli ktoś zarabia online duże pieniądze, ale pracuje 16 godzin dziennie, a ja chcę zarabiać online, ale pracować 4 godziny dziennie, to znaczy, że ta osoba mi nie pokaże, jak to osiągnąć. W ogóle. Rozumiecie? Jest to jakby zupełnie, kompletnie inna przestrzeń. Możemy być prowadzeni tylko przez kogoś, kto jest w miejscu, do którego my chcemy dotrzeć, ale miejsce, do którego my chcemy dotrzeć, określane jest przez życie tej osoby. Nie tylko wiedzę, ale także ucieleśnione i pokazane. I kiedy to czujemy, bo my to jesteśmy w stanie wyczuć w ciele. Nie słuchajmy głowy, tylko słuchajmy serca. Serce nam podpowie. I dla mnie praca zupełnie samodzielna nigdy nie miała miejsca. Kompletnie samodzielna. Zawsze był obok mnie ktoś. Nie mówię, że w tej chwili sesje u mnie wyglądają tak, że ja potrzebuję sesji co tydzień albo kilka razy w tygodniu ze swoimi mentorkami. Nie. Ale jestem w ciągłym prowadzeniu. W ciągłym, dlatego że te osoby są w miejscu, w którym ja chcę być i wiedzą, jak tam dotrzeć. Ale też reprezentują, są reprezentantami życia, którego ja pragnę. Więc wiem, że potrafią, jeśli one potrafiły to osiągnąć, to będą potrafiły mnie w tym poprowadzić. I kluczem we wszystkim jest absolutna zgodność. Czyli jakby pierwszym takim głównym, absolutnie głównym czynnikiem, który dla mnie zamyka współpracę, jest to, kiedy dana osoba mi daje rady. Kiedy dana osoba mi mówi, co ja mam zrobić i jak ja mam to zrobić, a ja czuję wewnętrznie niezgodę. I były takie osoby, które to robiły. Dla mnie to było też doświadczenie, bo też chcę, żebyście zobaczyli to z drugiej strony, że ja patrzę na każde doświadczenie z każdą osobą nie jako na porażkę, nie jako na coś, co było nie okej, tylko patrzę na to od strony, czego ja mam się nauczyć z tego, czyli osoba, która mnie prowadziła i ciągle mi radziła, ile ja mam brać pieniędzy za warsztaty i opierdzielała mnie, że to jest za dużo i że nie powinnam i ludzie nie mają pieniędzy i ludzie są w Polsce biedni i ble, 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 to tam, co było schowane pod spodem. Tam pod spodem dla mnie była schowana nauka, by nauczyć się słuchania siebie, swojego wewnętrznego głosu. Ja się tego nie uczyłam, nie byłam nauczona zaufania do siebie. Ja sobie nie ufałam, ponieważ gdybym sobie ufała, to po pierwszej sesji powiedziałabym, wiesz co, dziękuję Ci, naprawdę jestem bardzo wdzięczna za to, co razem przeszłyśmy, to, czego mnie nauczyłaś, ale myślę, że na ten moment nasze drogi się rozchodzą. Z wdzięcznością. I bym zamknęła to. Nie ze złością, nie z frustracją, ponieważ wszystko jest dla nas doświadczeniem i z każdej rzeczy możemy wyciągnąć lekcję, jeśli tylko wiemy jak. Więc podsumowując już dzisiejsze spotkanie, jeżeli ktokolwiek z Was jest w przestrzeni pracy ze sobą i pracuje zupełnie sam, spróbujcie znaleźć kogoś dla siebie, kto z Wami rezonuje. Kogoś, kto z kim zaklika. I to nie musi być tak, że musicie mieć 2 razy w tygodniu sesję, czy co tydzień w tygodniu. Ja na samym początku miałam 1 raz na 3 miesiące z coach, która była moim absolutnym autorytetem i moim marzeniem, bo tylko tak miałam pieniądze. Potem było 1 raz na miesiąc, a dopiero po 2 latach prowadzenia jej weszłam na cotygodniowe sesje. I wtedy przyspieszyłyśmy bardzo mocno. Ale chciałam zacząć. Także jeśli macie jakiekolwiek przekonania w sobie, że nie macie wystarczająco, bo nie wiecie, czy Wam starczy na ciągłość sesji, to też pamiętajcie o tym, że kiedy wchodzicie w proces i jesteście prowadzeni, to nie stoicie w miejscu i nie wiecie, nawet nie macie pojęcia, co się może stać i jak może się zmienić Wasze życie w ciągu miesiąca albo w ciągu 2. Może się zmienić diametralnie, także finansowo. Ponieważ kiedy my wchodzimy w jakąś pracę z kimś, to wychodzimy z założenia, muszę wiedzieć i mieć pewność, że mnie będzie stać na tą osobę przez najbliższe 3, 4, 5 albo 6 miesięcy. Nie masz tej pewności, kiedy wchodzisz. Ale możesz wiedzieć jedno, że zawsze możesz podziękować i powiedzieć, przepraszam Cię, nie mam już po prostu środków na to. Natomiast wiedza, którą zdobędziesz, będzie bezcenna. Albo nigdy nie wiesz, co się zadzieje.
Bo jeżeli ktoś jest naprawdę świetny w prowadzeniu, to poprowadzi cię także finansowo. To się wszystko ze sobą łączy. To nie jest tylko praca z przeszłością, to nie jest tylko praca z traumą. To jest praca ze wszystkim, ponieważ pieniądze są elementem, który bardzo mocno związany jest z poczuciem własnej wartości i z miłością, z otrzymywaniem miłości, z poczuciem, czy ja zasługuję na otrzymywanie. Pieniądze są energią żeńską, bardzo silnie związane z emocjami, z tym, jak my te emocje kontrolujemy, jak my nimi zarządzamy. Więc jeżeli gdzieś w twojej głowie pojawiło się takie poczucie, że może fajnie byłoby, ale nie mam pieniędzy, nie teraz, poczekam, a może w ogóle to sam sobie ogarnę, to proponuję, żebyś spróbowała znaleźć kogoś, kto na ten moment ciebie będzie mógł wesprzeć. Ponieważ spojrzenie drugiej osoby z boku na dany aspekt jest niewspółmiernie potrzebne, jest niesamowicie potrzebne. Kiedy ja pracuję z osobami i osoba do mnie przychodzi i mówi mi, że to, co się doświadczyła, to tak naprawdę było nic. Wiesz, tam Sylwia, takie tam pierdoły, no. Moja mama w ogóle, wiesz, przychodziła z pracy, zamykała się w pokoju i miała mnie totalnie w dupie, ale nie było źle, bo miałam wszystko, było ciepło, było jedzenie i tak dalej. To, że ona miała mnie w dupie, że nikt się mną nie interesował, to przecież są gorzej, tragiczniejsze rzeczy. I teraz, co się dzieje, kiedy taka osoba w ten sposób mówi o sobie? Po pierwsze, umniejsza temu, co doświadczyła jako dziecko. Po drugie, proces, kiedy zrozumie, że to był absolutny dramat dla niej jako dla dziecka, jest dużo dłuższy, kiedy robimy go samemu. A kiedy siada taka osoba ze mną na sesję i ja tego słucham i w pewnym momencie zaczynam mówić, to widzę, jak zmienia się twarz tej osoby. I nagle zaczynają płynąć łzy i nagle zaczynają pojawiać się słowa: Boże, Sylwia, nie wiedziałam, nigdy na to w ten sposób nie patrzyłam. To jest straszne. To naprawdę musiało być dla mnie straszne. Jezu, przecież ja byłam taka mała. I potem wchodzimy w proces i łączymy się z wewnętrznym dzieckiem i ta osoba czuje, jaki dramat przeszła każdego dnia, mając 6 lat, mając 7 lat, mając 9, 10, 14. Dziewczynka, która dorastała, która dostała okres i musiała sama sobie z tym poradzić, która z wszystkimi rzeczami musiała sama sobie radzić. Więc to jest kolejna rzecz, która bardzo przyspiesza. I tak jak mówię, to jest zawsze wybór nas, nasz wybór. My możemy sami coś zrobić. I nie mówię, że nie jest to realne, ale uzdrowienie i uwolnienie krzywdy nastąpi tylko i wyłącznie, kiedy będziemy powyżej poziomu, na którym nastąpiła krzywda. Druga osoba dla mnie była skarbem. Ja sama nie zetknęłabym się z emocjami i z potęgą emocji, z którymi miałam do czynienia. Nie dotarłabym tak głęboko. Ja potrzebowałam, żeby ktoś był, żeby ktoś mi powiedział: jestem z tobą, oddychaj, tak, ten proces tak będzie wyglądał, tak, teraz doświadczysz tego i tamtego, tak, potem będzie to i tamto. I ja wiedziałam, że nie zwariowałam, wiedziałam, że to nie jest jakiś fiks, że totalnie mi odwaliło, że jestem jedynym człowiekiem na świecie, który to przechodzi. Wiedziałam, bo ktoś mi powiedział, że tak ten proces wygląda, tak, to jest naturalne, tak, a potem będzie to i to. I mogłam się przygotować, z czym będę pracować i z czym się będę stykać. Więc jeszcze raz powtórzę, jeżeli ktokolwiek z was myślał o tym, to zachęcam was, żebyście poszukali kogoś, kto z wami rezonuje, kogoś, kto was poprowadzi, kogoś, kto was wesprze. I zawsze to może być pierwszy krok. To nie musi być już do końca życia ta sama osoba, chyba że razem z wami będzie wzrastała, bo tak też jest możliwe. Ale ważne jest, byście spojrzeli na tą osobę i zadali sobie pytanie, czy naprawdę jest w miejscu, do którego ja chcę dotrzeć. Czy jej życie i to, co ona reprezentuje sobą, jest właśnie tym, dokąd ja chcę dojść. I jeżeli tak, to idźcie w to.
ponieważ szybkość transformacji będzie niesamowicie większa. Dużo większa niż gdybyście sami pracowali. Wiele rzeczy, na które ja chciałam sama przepracować, zajęły mi ogrom lat. I nie było to warte tego. Ale wtedy miałam wiele tematów nieogarniętych i nie zawsze udawało mi się znaleźć kogoś, kto potrafił mnie prowadzić. Z drugiej strony, nie wiedziałam też, jak szukać tej osoby, ponieważ tak jak powiedziałam, przede wszystkim cena decydowała o tym, kogo wybierałam jako prowadzącą osobę. Dzisiaj jest inaczej. Ale to dzisiaj. Wtedy było inaczej. Wtedy szukałam najtaniej. I potem kończyło się nie zawsze okej. Podsumowując dzisiejszy temat i to, z czym dzisiaj do Was przychodzę, czy naprawdę potrzeba Tobie, coacha, mentora, terapeuty, psychoterapeuty lub jakiejkolwiek innej osoby prowadzącej do tego, byś ogarnęła swoje życie? Odpowiedź brzmi nie. Nie potrzeba. Możesz zrobić to sam. Pytanie tylko, jak długo chcesz to robić? I kolejne, po co? Po co chcesz to robić sam? Dlaczego chcesz to robić sama? Ponieważ odpowiadając sobie na te pytania, wypłynie to, co ma wypłynąć na wierzch, to, co jest prawdziwą przyczyną. I może jest tam lęk o zaufanie, może jest tam brak zaufania do takiej osoby, może jest tam lęk związany z pieniędzmi, może jest tam jakiś temat dotyczący oszukania przez osobę, z którą kiedyś zwierzyliśmy się komuś i jakieś wypłynęły nasze prywatne rzeczy. A może są jeszcze jakieś inne aspekty, które warto wyciągnąć na wierzch. Po co? Wierzę, że wszystko możemy znacznie szybciej osiągnąć, kiedy jesteśmy we dwoje, niż w pojedynkę. Do zobaczenia, kochani.